Zastanawiałeś się kiedyś, po co przychodzisz do kościoła? Ostatnio próbowaliśmy ci uświadomić, że kościół to przede wszystkim wspólnota. A po co przychodzisz do budynku, którym jest kościół? Po co tu przychodzimy? Po co się tu gromadzimy? Zadałeś sobie kiedyś to pytanie? Czy przychodziłeś, bo tak? Bo tak trzeba. Bo ktoś mi kazał. Bo tak wypada. Po co? Po co przychodzić do kościoła? Czy zastanawiałeś się nad tym, dlaczego czasem unikasz tego miejsca? Czasem bardzo ciężko nam wybrać się do kościoła na mszę świętą. Dlaczego tak jest? Dlaczego nieraz odczuwamy tak wielki opór? Może tym pierwszym problemem jest to, że w ogóle nie rozumiemy, po co tu przychodzimy. Po co przychodzimy do kościoła? Po co się tutaj spotykamy z Chrystusem? I co tutaj w ogóle się dzieje? Że w ogóle nie rozumiemy, czym jest Eucharystia. Czy nie wydaje ci się, że traktujesz to miejsce, ten czas Eucharystii trochę jak teatr? Że przychodzisz tutaj i stajesz się widzem. Ksiądz, ministranci stają się aktorami. Każdy odgrywa z góry ustaloną rolę. Ksiądz wypowiada słowa zmszało, jakby czytał scenariusz. Lektor robi to samo. Ma księgę, odczytuje kolejny scenariusz. Każda msza wygląda niemal tak samo. Czym zatem jest Eucharystia? A może jest mostem, który łączy nasze życie z Bogiem? Może jest jak autostrada, która prowadzi nas bezpośrednio do Pana Boga? A może jest jak studnia, jak źródło, z którego możemy czerpać życie, czerpać radość, czerpać siłę? A może jest jak szczyt, z którego widać więcej, który pokazuje nam, jak piękne jest nasze życie i jak powinniśmy rozumieć różne wydarzenia, które są w naszym życiu. To czym w końcu ta Eucharystia jest? I jak to się ma do wspólnoty? Zadaliśmy sobie pytanie, czym jest Eucharystia. Trzeba jasno powiedzieć, że na pewno nie jest teatrem. Ja, ksiądz Damian, każdy inny ksiądz, to nie jest aktor. My nie jesteśmy aktorami, w związku z tym wy nie jesteście widzami. A zatem, czym jest Eucharystia? I jak Eucharystia łączy się ze wspólnotą? Na pewno możemy powiedzieć, że Eucharystia jest szkołą wspólnoty. Tak, i to miejsce, w którym się znajdujemy, czyli prezbiterium, czyli to miejsce, w którym znajduje się ołtarz, w którym znajduje się ambona, w którym znajduje się tabernakulum, czyli to najważniejsze miejsce w kościele, jest również szkołą budowania wspólnoty. Zobaczcie, kiedy słuchamy Słowa Bożego, odczytywanego podczas każdej mszy świętej, uczymy się słuchania. Uczymy się słuchania nie tylko Pana Boga, ale uczymy się w tym momencie słuchania też drugiego człowieka. Uczymy się ciszy. Myślę, że ta cisza dzisiaj też jest dla nas ogromnym wyzwaniem. I liturgia słowa uczy nas tego, jak budować dialog nie tylko z Bogiem, ale też z drugim człowiekiem. Procesja z darami. Darami, czyli ja daję coś od siebie, czyli uczy nas dawania siebie, dawania tego, co zapracowałem, tego, co wytworzyłem, dzielę się z drugim. Znak pokoju, bardzo ważny moment w czasie mszy świętej, uczy nas dążenia do pokoju i uczy nas wzajemnego przebaczenia. Nie da się budować wspólnoty bez wzajemnego przebaczenia. Każda posługa ministranta przy ołtarzu jest szkołą służby. Uczę się służyć drugiemu. Na Eucharystii uczę się służyć Bogu i drugiemu człowiekowi. A więc Eucharystia nie jest teatrem. Eucharystia jest źródłem, szczytem naszego życia chrześcijańskiego. Jest mostem, który prowadzi nas do Pana Boga. Jest tą autostradą, która jest najpewniejszą i najszybszą drogą do Pana Boga, ale również jest szkołą wspólnoty. Wychodząc z Eucharystii, dowiadujemy się, w jaki sposób budować relacje z drugim człowiekiem. Wspólnotę rodzinną, wspólnotę kościelną, czy wspólnotę parafialną. I każda Eucharystia jest dziełem wspólnoty. Tej wspólnoty, która słucha, ale wspólnoty także, która odpowiada, która dzieli się tym, co ma. Wspólnoty, która dzieli się swoimi darami, swoimi talentami, swoimi umiejętnościami. Razem tworzymy Eucharystię.
A zatem czas, żebyś ty sobie zadał pytanie, albo ty sobie zadała pytanie. Czym dla ciebie jest Eucharystia? W którym z tych obrazów, które dzisiaj zobaczyłaś, odnajdujesz swoje patrzenie na Eucharystię? Eucharystia to nie teoria. Eucharystia to spotkanie. Eucharystia to doświadczenie. Jeśli chcesz budować głębokie, trwałe, dojrzałe relacje, budować trwałą wspólnotę, to przyjdź na Eucharystię i buduj swoją więź, swoją wspólnotę z Panem Bogiem. W Twoim kościele, w Twojej wspólnocie parafialnej możesz tego doświadczyć. Za każdym razem, kiedy zdecydujesz się przyjść do kościoła na mszę świętą, to tak jakbyś podróżował autostradą do wyznaczonego celu. Eucharystia daje nam gwarancję, że podczas niej spotkamy żywego i prawdziwego Boga, a więc prowadzi nas wprost do celu. Eucharystia jest niczym most, który łączy to, co ziemskie, z tym, co wieczne, człowieka z Bogiem. Msza Święta posyła nas również do drugiego człowieka, staje się inspiracją, by dzielić się dobrocią z każdym napotkanym człowiekiem, budować mosty między ludźmi. Eucharystia jest również źródłem budowania każdej wspólnoty, małżeńskiej, rodzinnej, czy grupie znajomych i przyjaciół. Uczy nas, jak słuchać, jak ofiarować drugiemu swój czas, jak się poświęcać, uczy braterstwa i daje prawdziwą radość. Eucharystia jest w końcu szczytem życia chrześcijańskiego. Jest najdoskonalszą formą spotkania z Bogiem we wspólnocie Kościoła. Spróbuj w trwającym Adwencie odnowić w sobie wiarę w Jezusa Chrystusa przychodzącego do nas pod postacią chleba i wina, w Jezusa Chrystusa Eucharystycznego.